Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na premierową recenzję nowej książki Kim Holden, czyli O wiele więcej. Stylistyka okładki może Wam trochę przypominać Promyczka. Jest to książka tej samej autorki, wydana przez to samo wydawnictwo, czyli przez Filię, natomiast nie należy do serii. To nie jest książka związana w żaden sposób z Promyczkiem i nie jest do tej książki nawet właściwie podobna. Jak już jesteśmy przy okładce, to oczywiście oprócz tego, że bardzo mi się podoba, bo niesamowicie mi się podoba ten motyw jakby zdjęcia w literach i tego akwarelowego trochę tła, ale to, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że znowu miałam okazję napisać rekomendację na okładkę, także z tyłu znajdziecie mnie tutaj na dole i tam właściwie wyraziłam wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tej książki w takim maksymalnym skrócie, natomiast oczywiście dzisiaj jakby ten temat trochę rozwinę na potrzeby recenzji. O wiele więcej to historia przede wszystkim trzech osób. Mirandy, jej byłego męża Simusa i Faith. I ja od razu od początku, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, z tymi trzema osobami powiązałam trzy różne emocje. Po przeczytaniu dosłownie pierwszych kilku stron, pierwszych kilku zdań, znienawidziłam Mirandę. To jest wredna, wyrachowana, zimna baba, mistrzyni manipulacji, kobieta, która idzie po trupach do celu i dla której cel uświęca środki. Ona jest w stanie zrobić wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. Znienawidziłam Mirandę, natomiast współczułam Simusowi, byłemu mężowi, samotnemu ojcu trójki dzieci, który zmaga się z chorobą. Ale on jakby przez tą swoją niepełnosprawność zaczyna się użalać nad sobą, nie poddaje się, tylko każdego dnia walczy ze sobą i z materią, żeby swoim dzieciom zapewnić jak najlepszą przyszłość. No i jest jeszcze Faith, bohaterka, której imię pewnie sprawi, że będziecie się mnie czepiać, że ja źle wymawiam itd., której imię jest trochę łamaczem dla mnie po prostu językowym. To jest dziewczyna, którą ja polubiłam od samego początku. Ona jest taka bardzo delikatna, bardzo eteryczna, sympatyczna, jej się po prostu nie da nie polubić, a jeśli miałabym określić ją jednym słowem, powiedziałabym, że jest niewinna. To jest młoda dziewczyna, która jest sąsiadką Simusa, ona szuka swojej matki, która porzuciła ją w dzieciństwie i tak naprawdę do tej historii wnosi takie pozytywne emocje, z takim dobrym duchem całej tej historii. Trudno mi właściwie powiedzieć, o czym jest O wiele więcej, bo najprostszą odpowiedzią byłoby, że to jest książka o miłości, ale to jest właśnie nomen omen o wiele więcej. To nie jest tylko historia o miłości. Owszem, miłość odgrywa w niej bardzo dużą rolę. Książka zaczyna się od opisu miłości z perspektywy trzech różnych osób. Natomiast to jest też książka w pewnym sensie o cierpieniu, w pewnym sensie o dorosłości, dojrzałości, o szukaniu i odnajdywaniu siebie, trochę o wybaczaniu, trochę o zrozumieniu. Mogłabym powiedzieć, że to jest książka o emocjach i to by chyba najpełniej oddało jej sens. W tym względzie O wiele więcej jest bardzo podobna do Promyczka. Również jest napakowana emocjami, natomiast chyba mniej pozytywnymi. Tak jak w świecie Promyczka i Gasa nie byłam w stanie znaleźć ani jednej takiej postaci, której bym nie lubiła, tak w przypadku O wiele więcej znalazłam Mirandę, która po prostu irytowała mnie od pierwszej strony, która sprawiała, że momentami miałam ochotę odłożyć tą książkę i nie kontynuować, bo tak mnie ta kobieta drażniła. Powiedziałabym, że jest feministką, ale nie chcę obrażać żadnej feministki. Jakby ona ma tak drastycznie rozbieżne poglądy z moimi, tak bardzo nie liczy się z opinią innych ludzi, z uczuciami innych ludzi, tak bardzo jest zapatrzona w siebie i swój cel, że po prostu momentami ja miałam ochotę rozszarpać. I właściwie na tych emocjach kończy się podobieństwo względem Promyczka. Promyczek to była książka o młodzieży i bardziej dla młodzieży, podczas gdy O wiele więcej to jest historia 30-parolatków, ludzi doświadczonych przez życie. Tutaj również pojawia się ten wątek choroby, ale tutaj już Wam powiem, nikt nie umiera. Tak jakby choroba jest wykorzystana w kompletnie inny sposób niż w przypadku Promyczka. Tam wokół tego toczyła się akcja, tutaj to jest jakby tylko dodatek, który kształtuje jedną z postaci. Tym razem nie mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że książka mnie zachwyciła, bo to wydaje mi się, że zachwyt nie jest w tym przypadku właściwym słowem. To nie jest książka, na którą ja bym usiadła i zrobiła aw, bo była słodka, urocza, ciepła i tak dalej. Ale to oczywiście nie odbiera jej wartości, ona taka nie miała być. To jest książka, która intryguje, która wciąga, która sprawia, że zaczynamy się nad niektórymi rzeczami zastanawiać, która powoduje, że zaczynamy analizować pewne postaci i do tego jest genialnie napisana. Kim Holden pisze fantastycznie, a jej bohaterowie są tak wykreowani, że mimo tego, że od początku nienawidziłam Mirandy, to pod koniec nie to, że zaczęłam ją rozumieć, nie to, żebym zaczęła ją usprawiedliwiać, ale w pewnym sensie jej współczułam. Jakby mimo tego, że jej postaci są bardzo charakterystyczne, mówię o Kim Holden, postaci stworzone przez nią są bardzo charakterystyczne, bardzo silne, bardzo wyraziste, ale nie są jednocześnie jednowymiarowe. Jakby nie da się powiedzieć, że Miranda jest tylko i wyłącznie zła, bo ona ma gdzieś te swoje przyczyny tego zła, które w niej jest. Tak jak Promyczek był książką bardziej obyczajowo wzruszającą, tak to jest obyczajówka, powiedziałabym, psychologiczna. Tutaj jeśli ktoś chce przeanalizować postaci, to ma do tego fantastyczne pole do popisu.
niby jest tylko trójka głównych bohaterów i gdzieś jakieś tam postacie poboczne, które w bardzo silny sposób oddziałują na główną fabułę, natomiast to są tak bardzo silne charaktery, tak bardzo silne postacie, w różny sposób silne, że naprawdę, jak ktoś lubi analizować bohaterów, tutaj ma naprawdę szerokie pole do popisu. Jedyne, czego mogłabym się przyczepić, to rozwiązanie wątku Faith. Autorka, mam wrażenie, że troszeczkę przesadziła. Dla mnie ten wątek był nie dość, że przewidywalny, to jeszcze za bardzo cheesy. Jakby on mi nijak nie pasował do całości historii i gdyby ten wątek nie był zakończony w ten sposób, myślę, że pod koniec lektury nie miałabym takiego zgrzytu, że to było za słodkie, to było zbyt przewidywalne, że tego było trochę za dużo. Poza tym naprawdę nie mam się czego przyczepić. Książka dostaje odcisk kocie łapki i aprobaty. Jest naprawdę dobrze napisana, jest naprawdę niezła. Jeśli czytaliście Promyczka i nie podobał Wam się, to spróbujcie mimo wszystko sięgnąć po o wiele więcej, bo to jest kompletnie inny rodzaj literatury. Jak gdybym nie wiedziała, że ta autorka napisała Promyczka, w życiu bym jej nie przypiała do tamtej książki. To są książki emocjonalne oczywiście, natomiast w zupełnie różny sposób, o różnych bohaterach, z różnymi wątkami, więc nie można ich absolutnie ze sobą porównywać. Jeśli chcecie przekonać się, jak Kim Holden wypada w wersji dla dorosłych, to myślę, że już możecie udać się do księgarni. Książka ma dzisiaj swoją premierę, także myślę, że już powinna być dostępna. Oczywiście po lekturze nie zapomnijcie mi napisać, jak się Wam podobała. To tyle w dzisiejszym odcinku. Wydawnictwu Filii oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za egzemplarz recenzencki i za to, że po raz kolejny mogłam wyrazić swoją opinię na okładce książki. Wam dziękuję oczywiście bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!